Dzień dobry kochani w nowym vlogu, witam was bardzo serdecznie. Dla osób nowych, które przybyły na mój kanał, mam na imię Ania i witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam do oglądania i zapraszam was na ten wspólny dzień razem. Moi drodzy, jest godzina 9 rano. Od rana nam pięknie, ale to przecudnie świeciło słońce. Było rześko, chłodno, ale była przepiękna pogoda i mówię sobie, kurczę, ale będzie dzisiaj piękny dzień, słońce, energia i moc. No i jest godzina 9 i z tego słońca już nic nie zostało, jest tak pochmurno się zrobiło. Niby ma dzisiaj nie padać, ale zrobiło się tak przyciemnawo, więc ja szybko lecę, muszę iść do manufaktury. Oczywiście zabieram was ze sobą, dlatego że muszę wejść do kilku sklepów. Po pierwsze, muszę iść zrobić zwrot torebki, ponieważ zamówiłam sobie torebkę i przysłali mi nie tę, co zamówiłam. Więc idę zrobić zwrot, ponieważ torebka mi się nie podoba, nie chciałam takiej, jest zupełnie inna, inny format, inna wielkość, w ogóle wszystko, wszystko. Więc idę ją oddać. Druga sprawa jest taka, że muszę wejść do Empiku, kupić kartę urodzinową, bo szykuję dla kogoś prezencik. Będę ten prezencik wysyłać i właśnie brakuje mi karty urodzinowej, żeby tam wpisać, wiecie, życzenia, coś miłego i idę zakupić tę kartę. Trzecia sprawa jest taka, że muszę pochodzić po sklepach w poszukiwaniu takiego jakby słoja, wazonu szerokiego. Chodzi o to, że Julianek w przedszkolu idzie za kilka dni z przedszkolem na warsztaty pod tytułem Las w słoiku. No i potrzebujemy taki właśnie słój, żeby on tam te roślinki mógł zasadzić i jest to wyczyn, mam nadzieję, że uda mi się go tak, wiecie, na już gdzieś kupić i nie za miliony. Kolejna sprawa, muszę wejść do apteki, ponieważ muszę kupić gazę. Gaza jest potrzebna znów dla Stasia do szkoły, gdyż będzie na lekcji, nie wiem, biologii czy na kółku biologicznym robił, wiecie, wysiew nasion. Także u nas bardzo tak ogrodniczo, botanicznie w przedszkolu i w szkole muszę właśnie to dzieciakom pokupować, bo już kupiłam Stasiowi nasiona, kupiłam, watę, jeszcze coś tam i właśnie brakuje mi, słuchajcie, tej gazy, jeszcze gazę muszę kupić i mam nadzieję, że nie zapomnę, także lecę, mam nadzieję, że jednak się nie rozpada i mnie nie spłucze, więc uciekam, odezwę się jak wrócę. Wróciłam, słuchajcie, kupiłam wszystko, jakimś cudem się udało. To dosłownie są pierdoły i drobiazgi, ale nachodziłam się za nimi tyle, że normalnie mówię wam, zmachałam się. Potrzebowałam, w ogóle byłam zrobić zwrot tej torebki. Zrobiłam zwrot, także super, pozbyłam się jej, bo naprawdę mi się mega nie podobała i kompletnie, no nie. Więc ją oddałam. Nie wiem, jak oni to zrobili. Chyba jakaś pomyłka zaszła w zamówieniu, bo ja zamówiłam sobie czarną, dużą torbę, dużą w sensie mieszczącą format A4, bo zależało mi na tym, żeby właśnie dokumenty jakieś schować. Miała fajne takie kieszonki na zewnątrz, takie chyba 3 albo 4 na jakieś takie właśnie drobne rzeczy typu jakieś, nie wiem, chusteczki, pomadka, takie, wiecie, fajne rzeczy, fajna była ta torebka. Natomiast przysłali mi taką małą, zupełnie inną, więc no jakaś pomyłka zaszła, więc zrobiłam zwrot. No ale dobra, byłam, słuchajcie, w Empiku, dlatego że oczywiście no z bólem serca przechodziłam koło książek i żeby żadnej nie kupić, bo jeszcze kolejka czeka, żeby przeczytać, ale już upatrzyłam jakąś, co bym chciała. No ale nieważne, nie kupiłam książki żadnej, powstrzymałam się, walczyłam z pokusą. Ale kupiłam dwie rzeczy, ponieważ u nas jest sezon urodzinowy teraz w kwietniu i dzisiaj jedna osoba ma urodziny i w przyszłym tygodniu dwie. I ja już prezenty jakby oczywiście są kupione i wszystko jest przygotowane, ale potrzebowałam takich dodatków typu torebka na prezent,
Więc kupiłam w Empiku taką torebkę. Chodziło mi o to, żeby to było gładkie, nie było żadnych ciemniejszych, była jasna, bo to jest dla mężczyzny, no ale nie szkodzi, że jest jasna. A druga torebka jest dla mojej serdecznej koleżanki, nie torebka, co ja gadam. Druga rzecz, dla mojej serdecznej koleżanki, której będę wysyłać prezent paczką w paczce i chciałam jej dokupić kartkę urodzinową, taką piękną ze słonikiem wybrałam. No i właśnie potrzebowałam gdzieś tam te życzenia urodzinowe jej napisać. No i właśnie specjalnie po to poszłam do Empiku. I to by było tyle. A kolejne rzeczy, byłam w aptece kupić, słuchajcie, gazę, bo u mnie dzieci teraz w szkole i w przedszkolu mają właśnie jakieś takie biologiczne, botaniczne przygody. No i Stasio będzie miał sianie nasion, a Juluś będzie robił las w słoiku. No i te nasiona już Stasiowi kupiłam, kupiłam watę, kupiłam coś tam jeszcze, no i brakowało mi gazy. Poszłam, kupiłam tą gazę, już nie mam jej tu przy sobie, więc wam nie będę pokazywać. Ale Julcio będzie robił, słuchajcie, będzie szedł z przedszkola na warsztaty robienia lasu w słoiku. No i na początku była mowa, że takie litrowe słoiki, wiecie, jak, nie wiem, od ogórków kiszonych, żeby wyparzyć, ładnie zdjąć etykiety, czysty, ładny słoik wymyty, żeby zanieść, i oni będą w tym robili. No ale okazało się, że te warsztaty są naprawdę fajne ponoć i oni piękne robią te lasy w tym słoiku i że oni to dostaną do domu. I to będzie później w domu stało jako dekoracja. No i fajnie było, jakby to było coś troszkę większego niż ten słoik, coś szerszego, albo coś takiego trochę ładniejszego niż taki, wiecie, zwykły słoik po ogórkach. No i pobiegłam, bo dzisiaj muszę to zanieść do przedszkola, jak będę go odbierać. Pobiegłam, kupiłam, tylko muszę etykietę jeszcze odczepić. Taki słój, znaczy słój, to jest wazon chyba. Kupiłam to, słuchajcie, bo jedna mama powiedziała, dała cynk, że jest tam w jakichś sklepach po 20 zł takie są, ale nie takie, tylko inne, z takim tu zwężanym. A ja tak chciałam, żeby to było bardziej proste, bo wiecie, no dziecko, żeby tą rączkę tam swobodnie włożyło i sobie te roślinki tam posadziło, a jak będzie zwężane, to będzie to trudniejsze, nie? No nie oszukujmy się, są to 4,5-latki. Więc chciałam, żeby to było takie, wiecie, też łatwiejsze dla nich. No i mówię, pewnie tam ona dała cynk, to już wszyscy też wykupili te słoje. No i ja poszłam, słuchajcie, do Pepco i kupiłam słoik, taki wazon właśnie były, prosty, szeroki dosyć, no na pewno szerszy niż słoik. I kupiłam, bardzo mi się on podoba, bo później nawet jakieś kwiaty w niego włożyć w razie jakby, wiecie, ten las nam tam umarł czy coś. Chociaż mam nadzieję, że będzie długo stał. No ale ja go kupiłam, słuchajcie, za 12 zł. Także jestem bardzo zadowolona, bo taki właśnie prosty chciałam, żeby był. No i tak to się udało kupić. I jeszcze kupiłam sobie w Pepco, żeby wrzucić sobie do torebki, taką oto torbę za całe 4 zł. Bo właśnie jak idę gdzieś nieraz na jakieś zakupy z malutką torebeczką, nawet na jakieś zakupy takie kosmetyczne typu, nie wiem, Rossmann Hebe, to właśnie lubię mieć coś takiego złożonego, co nie zajmuje dużo miejsca, w małej torebce i sobie później wyjąć. Mam jeszcze jedną taką swoją starą torbę też składaną, ale mówię, no jak zmieniam torebkę, no w jednej torebce będę miała jedną, a w drugiej drugą. Mój mąż się z tego śmieje, że noszę torbę w torbie, no ale wiecie, no w damskiej torebce dużo rzeczy jest. I jeszcze kupiłam jedną rzecz, ale ją przyniosę, poczekajcie, bo nie wzięłam jej tutaj, także zaraz wam pokażę. No dobra, jestem. Jak byłam szukać tego słoja, to najpierw zanim poszłam do Pepco, weszłam do Primarka na dział domowy, żeby zobaczyć, czy tam czegoś takiego nie ma, ale nie było. Ale wypatrzyłam coś innego, ponieważ teraz się robi już ciepło i ładna pogoda,
to ja zawsze kupuję dzieciom, z racji, że mam chłopców, to kupuję im co roku nowe czapki z daszkiem do przedszkola, do szkoły, wiadomo, na słońce, tak? Kupuję co roku, bo po pierwsze nawet po 2-3, bo te czapki się brudzą, głowa, jak są upały, wiadomo, się poci, więc kupuję im te czapki. Dzisiaj kupiłam jedną na spróbowanie, jak będzie się dobrze, jak będzie się podobała i dobrze nosiła, to kupię więcej. Słuchajcie, czapka gładka, regulowana, z daszkiem, bez napisów, bez aplikacji żadnych. W Primarku jest to czapka niby na, bo tu w centymetrach nie ma obwodu głowy podanego, tylko jest wiek 7-10 lat. Ja ją kupiłam dla Julcia, dlatego że wydaje mi się nie za duża, a Julian ma dość dużą głowę, więc kupiłam taką niby z takiego większego przedziału wiekowego. Słuchajcie, taka czapka w Primarku na ten przedział wiekowy, jeszcze są od 10 do iluś tam lat w tej samej cenie, kosztuje całe 5,50. Także nie zastanawiałam się i kupiłam. Jeszcze pewnie kupię mu w innym kolorze. Nie było jakiegoś dużego wyboru kolorów. Nie pamiętam jeszcze właściwie jaki był. Ale wzięłam niebieską. A kupię też dla Stasia, tylko dla Stasia to już kupię na dziale męskim, bo on już normalnie na męskim się ubiera w rozmiar XS. Więc... na dziale męskim pewnie będą ciut droższe niż dziecięce, ale nawet jakby kosztowała 15 zł, to i tak jest niewiele, dlatego że takie czapki normalnie w sieciówkach kosztują od 40 do 60 zł i uważam, że nie ma co przepłacać, a fajne, że są gładkie, bo moje dzieciaki preferują gładkie, bez żadnych aplikacji. Także 5,50 taka czapka. I to tyle z moich zakupów. Teraz idę umyć ten swój, tutaj tą etykietę odczepić tak, żeby nie został mi klej, bo muszę go dzisiaj zanieść do przedszkola, bo w przyszłym tygodniu zaraz dzieciaki idą na te warsztaty. Moi drodzy, właśnie wróciłam z Juliankiem z przedszkola, bo zaniosłam ten wazon na kolejne warsztaty, a dzisiaj, nie pamiętam czy Wam wspominałam czy nie, ale dzisiaj był też z przedszkolem na warsztatach zrobienia pizzy. Byli w pizzerii i robili tam tą pizzę, jedli, ale zapakowane mieli też na wynos i przyniósł ponad tak pół pizzy, zaraz Wam pokażę, jaką piękną Juliusz pizzę zrobił, no aż po prostu zachwycamy się w domu. No i tutaj jest Julianka pizza, nawet jest podpisane Julek, opakowanie, bo każde dziecko dostało na wynos. I zobaczcie, taką piękną pizzę zrobił z pieczarkami, kukurydzą. Nie ma tam pieczarek? Nie. Aha, no, no nie wiem co to jest, ale jest, coś tam. Jest sos, jest celuzo i jest kukurydza i jest kury. Aha, dobra, Juluś mi tu podpowiada, że jest sos, kukurydza, kurczak i sera dużo. Także, bo on uwielbia serową i on tutaj sera dał. Także taką piękną pizzę robi. Faktycznie to jest kurczak, tak przez aparat ja teraz patrzę, to tak wygląda jak pieczarki, ale to jest kurczak, kawałki kurczaka. Także piękną pizzę zrobił i przyniósł jeszcze do domku, bo no nie był w stanie całej zjeść. Witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj nie skończyłam nagrywać tego vloga, więc będzie on dwudniowy. Dzisiaj mamy sobotni poranek, ja już się wyszykowałam nawet, słuchajcie, pokusiłam się o pełen makijaż i dzisiaj wychodzimy sobie na obiad do restauracji, także stwierdziłam, że jest okazja, żeby się umalować, choć jestem na luzie, na sportowo ubrana, ma być pięknie ciepło, 20 stopni, słoneczko nam świeci, także cieszę się bardzo. Dzisiaj taki luźny dzień, Staś jest właśnie na angielskim, jak wróci to idziemy na obiad, później może wstąpimy do jakiegoś sklepu,
ale nie to, że jakieś tam grube zakupy są zaplanowane, tak po prostu. No i później wrócimy do domku i będziemy sobie już odpoczywać. Może jakiś film obejrzymy, może coś tam. Także tak się dzionek zapowiada. A ja Wam coś pokażę, bo ostatnio Wam mówiłam, że zdankowałam maskarę z Gosza i dzisiaj użyłam nowej i zaraz Wam coś powiem. No więc tak, dzisiaj użyłam tej pierwszy raz, tej maskary z Huda Beauty. Są podzielone opinie na jej temat, niektórzy się zachwycają, inni mówią, że jest badziewna. I powiem tak, ogólnie jest fajna, natomiast ma taką szczoteczkę, jakiej ja nie lubię, bo ma bardzo grubą szczoteczkę, ale plus jest taki, że ma szczoteczkę silikonową, dlatego że ja używam maskar tylko z silikonowymi szczoteczkami, ale z tymi cienkimi. Nigdy nie miałam takiej grubej, nie umiem po prostu się tak malować taką grubą, ale dałam radę, po prostu trzeba bardziej uważać, żeby się nie ubrudzić i tak oczywiście się ubrudziłam, jak to nawet i cienką, więc musiałam troszeczkę patyczkiem higienicznym tam, wiecie, podrasować to oko. Natomiast dzięki temu, że ta szczoteczka jest gruba, może trochę trudniej się maluje, ale zobaczcie, jaki jest efekt, po prostu wachlarz, jakby normalnie były sztuczne rzęsy. Także bardzo pogrubia i bardzo jakby, no nie wiem to powiedzieć, ale naprawdę wachlarz robi z tych rzęs. Także no to z jednej strony dla mnie jest to minus, bo trudniej mi się jest nią malować, ale z drugiej strony jest to plus, bo bardzo robi takie rzęsy, naprawdę wow. Także myślę, że spoko, no oczywiście jest droga, tak? Ja ją miałam w swoim kalendarzu adwentowym, ale no jest to droższa maskara na pewno, więc może dlatego są te opinie takie zróżnicowane. Kochani, wieczór już się zbliża, my wróciliśmy, ja się po południu nie odzywam, bo po prostu byliśmy tak już zmęczeni, przejedzeni i w ogóle, że się nie odzywałam, ale byliśmy na zakupach, byliśmy na obiedzie, także ja już kończę. Przejdź do drugiego pokoju, bo jest za głośno, także ja już kończę. Dziękuję Wam za te wspólne dwa dni razem, do zobaczenia w kolejnym vlogu, buziaczki, pa pa!